Witam was w kolejnym odcinku z serii Call of Duty 1 z tej strony Otypca Radik. Jak pamiętacie, nadal bijemy się w Ryczarkowie, ale tak myślę, że już chyba dochodzimy do końca tego DLC, raczej tych serii dodatków, bo tak szczerze mówiąc już naprawdę jesteśmy blisko końca tej serii. Więc zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Przy okazji widzę tutaj piękny tyłek tygrysa ozbrojonego. No i też zanim zaczniemy tą naszą całą akcję, to pamiętajcie, aby pod tym odcinkiem już zostawić łapkę w górę, komentarz, też przy okazji suba, no i też dzwoneczek, abyście byli na bieżąco z moimi materiałami. No to my jedziemy, no to mamy do dyspozycji oczywiście karabin powtarzany, czyli Tokarev SV-40. No i jeszcze MP-40 i ta lunetka, która była wykorzystywana jako, aby nakierować artyleję. Teraz widzę, że mamy kolejny tygrys. A tutaj taki interesujący autobus, taki dwupiętrowy, które są charakterystyczne w Londynie. Bo tam jest zielony, a tam w Londynie są czerwone. Ale dobra, tutaj gadam o autobusach i o wrakach, a mamy przecież tutaj akcję, tak? O, nasz wypad. Tutaj jest pan. W budynkach się kryją. Au. Dużo ich jest w sumie. Ja tak rzucił kij obok granat. Au. Tutaj kolejny cykaj mi jest to zjęty. Jeszcze tutaj mamy. I w sumie tu też. No, bardzo polubiłem tą broń, jak widzicie. Bardzo mi się podoba. Na pewno jest lepsza od tego Gebercha. Ten Tokarev już jest lepszy. Nalot? Jak było słychać samoloty? A czy ja słyszałem w ogóle w czasie STG? Bo jeśli tak, to bardzo bym chętnie wziął. Ale chyba... O, faktycznie, nie myliłem się. Fajnie mieli amunicję, ale później zdobędziemy więcej. Na pewno. Au. A dwa stanowiska są takie. No to nieźle. O. Walnął w budynek. Biedny samochód. Hold up! Flank right! This well is not secure! Oj, oj, oj. Znacie sierżanta? Ok, znaleziony. Zapalska akcja będzie. A ja lecz użyję. Słucham? A, mam cię tylko osłaniać, dobra. Rozumiem. Ready? To that first time, stick with me!
Kurde, on tak biegnie, ja nie wiem czy kiedy mogę osłaniać, bo Niemcy się biorą jak karuchy teraz dosłownie. Nie lubię takich misji, aby kogoś się osłaniać. Och, chyba mnie szlak zastawi. Teraz nie wybuch zabił. Co się stało? Dziwne. Źle zareagowało. A nie biegnie tutaj. Biegnij, biegnij, biegnij. You're almost there! We have to get into that building! Together! Go! Dobra, daliśmy radę chyba. Tak, udało się. Oj, 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 znowu obywam za mocno. A tutaj chyba mamy coś fajnego. Jezus, jak mam was osłaniać, jak też obywam? Jak ja w nim nienawidzę po prostu w misjach, aby kogoś osłaniać, to jest takie... Pan co udało? Wydostać się? Kurde, balon we mnie ja. Jak nie ochraniać saberów, to za samą umrę. I tak to róbcie to na kółko, tak? Nie lubię znaczy to. Znaczy, że sam jest pod ostrzałem i... Au, au, au. Kurde, to tam do mnie tak nawala. Kurde, to jedna.
A teraz się udało, ten spokojnie. No to dobrze, to chociaż już się wkurzałem przy tej misji. A dobra, udało się. I ten nadzędny CKM-ista, który... No, odwaj się. Mamy troszkę popsuł oczywiście nerwy. A teraz zobaczmy, czy mamy troszeczkę amunicji do STG. Jakby to ująć... Dupa Jasia? Chyba ten. A, tędy mam przejść, po Jezu. Dobra, przechodzimy, póki możemy. Nie skomentuję to. Nice work. We have to get moving before they counterattack. We will flank them through the factory. We need to take and hold the train station. Incoming bombers! German flak gun over there. We can use it to shoot down their own planes. Henke 111. A to pierwszy raz miałem do czynienia, aby zestrzelić bombowce. Oho. Taka duża. Jak na taki naród. Kolejne zastrzelone. Dobrze. Pójdziesz tutaj, albo nie. Ale tam już to jest na pewno. No właśnie. Dobra. Skąd? O Jezu. Dobra. Dobrze, że mam tutaj apteczki, ale jeszcze jeden został. Dobra, zabiję go. O! A nie, to jest pepeszka. Ja chciałem STG, ale coś... No, ciężko idzie o tą amunicję. Ale to też nie była taka dość popularna, to znaczy taka powszechna broń w armii niemieckiej. Aha. Panzerhaus. I sztukas. Czołgi?
ten czołg już. Au. O jest! Moje HP. Moje piękne HP. Dobra, jak będziesz tu kasy następny raz, to faktycznie będę ukrywał cię. Jeszcze teraz są apteczki, okej. Okay. Bardzo bym poprosił. Skąd, jeśli mogę wiedzieć? Nie widzę go. Dajmy apteczki jeszcze. Może... O, mamy. Au, au, au. Bardzo mało HP. Chodź, skąd są? No ja nie trafiłem. Sztukasz mnie zabił? No ty cholera jedna! No nie, serio, muszę powtarzać, o mój Boże, jo. Nie znam ten protest. Chyba jest najbardziej wkurzająca misja, jaką przechodziłem. Taki wypadek ja sobie przygotuję. Nie ma jeszcze tygrysa? Albo czołgu? Nie, nie ma. Ojojoj. Chciałem coś zerknąć na chwilkę, ale już to jest wyłączone, więc... Mamy to z głowy. Jezu, ten sztukas jest taki wkurzający, on bez czego się pojawił. Dobra, to tak to wykorzystaliśmy ładnie. Czołg słyszałem.
A patrzcie, jednak aż tak blisko. Au, 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 znowu mało HP. To jest kolejny żołd. Jeszcze sztukas, no. Czołg, sztukas, co jeszcze? No strzelaj! Ile jeszcze czołgów? Dwa. Fajnie. Au. No, ktoś mi przywalił. Dobra, ładnie. Udało się. Ale mi serce wali. Bo nie chcę zginąć. Lukas, spadnij. Teraz mnie tak wali. Stamtąd. To jest cholera. Tak mało HP. O! Apteczki, nieważne. Mam już sztukas, nie chcę sztukasa. Nie lubiłem sztukasów. O, jest. Jeden czołg będzie. Tak na razie coś się uśmiecha, aby się pojawił. Ktoś do mnie strzela jeszcze. Tak chamsko czasami. No nie! Co jest, no? No kurde... Nie, ja robię save'a już. Już naprawdę ja robię save'a, bo to jest wkurzające. Dostaje mnie wiadomo skąd. Nie ma czołga. Albo się zaciął, albo nie wiem co się stało już. Jeszcze ten sztuka jest nadrętny. O mój Boże. No i super sztuka. Już narzucałeś to fajnie. To wybadać mi stąd. Słyszę czołg. Jeszcze czołg spięty, fajnie, znowu bywam. Ja nie wiem, wiecie co, ja naprawdę nie wiem skąd dostaję. Od tej strony, ale od tej strony są nasi. Ktoś, nikt mnie to chyba nie wytłumaczy. Chociaż... A. Dobra, już rozumiem. Ciekawe. A tak, to jest jedna z moich bardziej wkurzających misji. Strzelaj! Nie,
Oj, oj, oj. Fajnie! Widzieliście to? Szybie co kalibista. Dobra. Zapisz grę. Weź mi to zapisz. Dobra. Lepiej. Tak odbywałem. Okej, sztuka jest. Au. Ała, ała, ała. No bo to jest ten tydys. Dobra. Zapisujemy grę, zapisz. Teraz mamy czekać. Ale może i dobrze zrobiłem save'a. Sztuka, sztuka, sztuka. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. To nie jest już sztukas. No, dlatego ja zrobiłem save'a. Aby nie powtarzać tego momentu. Odsuń się. Nie! Kupia gra! Wywalać, 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 wywalać. To fajnie mi podniosło, nie tą broń. Chwilę. Może lepiej to rozwalmy. Dobra. Może tutaj jest bezpiecznie, chociaż nie wiem. Najwyżej się przekonamy. No. Niby HP spada. A, czyli to uchroni w sumie, jest to niezniszczalne. To tak została konstrukcja. Okej. Cel osiągnięty, no to fajnie, że cel osiągnięty. O, pociąg. Back, and the city of Kharkov is once again ours!
To była dość ciężka misja. Zwłaszcza, że pierwszy raz ją przechodziłem. Także tym bardziej ciężka. Ale dobra. No, udało się. Ładnie. O, tam jest jaka z tyłu tekstura, jakby pomalowane ściana. Ale no cóż, stara gra. I chyba tak jak mówiłem wcześniej, to już jest chyba koniec. Tak mi się wydaje właśnie. Albo to nie jest koniec jeszcze? Albo jest to koniec. Ja tutaj oczywiście muszę to wyłączyć, ponieważ prawa autorskie to jakby ktoś tą grę przeszedł, to tutaj macie jakby filmik przedstawiony fajny, taki jakby no jakaś tam akcja, tak samo jest w przypadku Call of Duty 2, czy też mieliśmy podstawki. Dobra, ale widzę, że już to jest to koniec właśnie tej serii Call of Duty 1. No w sumie nie spodziewałem się, że aż tyle odcinków to zajmie. Niby krótka gra, a jednak nawet sporo odcinków. No, po części to przez moje lamęstwo, tak? No, ale to też stara gra. Też jestem takim graczem, który się przyzwyczaił się już do mechaniki. Jakby samodzielnej regeneracji zdrowia, czyli jak ten najnowszy Call of Duty 4, czyli ten, oczywiście te nowsze produkcje, tak? Czytałem Call of Duty, nie wiem, które na przykład, no, Modern Warfare 3, Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, tak? Czy Ghost? Czy Black Ops też, tam macie tam system automatycznej regeneracji zdrowia, tak samo było w Tinta Fall 2,
No pomijając tytany, bo tam trzeba było regenerować za pomocą ogniw, ale już to pomijając, po prostu też jestem takim graczem, jakby nie jestem przyzwyczajony do pasków zdrowia. Niby kiedyś to grałem, niby to za dzieciaka, tak, grałem, ale grałem podstawkę. Ten pakiet misji to jest mój pierwszy raz takie podejście do tego pakietu. To też nie wiem, gdzie mogą być wrogowie, też nie wiem, gdzie są nagle takie akcje, że coś się stanie. Więc też nie znam takich skryptów tutaj nagłych. Więc to takie moje pierwsze podejście i w sumie nie żałuję. Powiem tak, pakiet misji jest bardzo na plusie, o wiele lepszy sobie niż podstawka, a to ze względu na to, że macie tutaj o wiele lepszą mechanikę, o wiele większy dobór broni, czy to też te CKM-y amerykańskie, czy tam też radzieckie, czy nowe bronie, oczywiście nowy przeciwnik, czyli raczej nowi przeciwnicy, jak na przykład ten z Mieterszem Ognia, czy tam Ferdynandy. Także o wiele bardziej rozbudowane niż na przykład podstawka. Także bardzo polecam ten pakiet misji. Fakt faktem, pojawiały się tam jakieś misje, które były dość wkurzające, jak na przykład teraz. A to też dlatego, że też nie wiedziałem, gdzie są te skrypty, tak? No i też nie rozumiem czasami tej mechaniki tej gry, ale to już po prostu już nie mojej wiedzy. I to są też takie przyjemne misje, jak na przykład z tym B-17, z tymi czołgami też było bardzo przyjemnie, się grało. Czy też bitwa pod na Łuku Kulskim, także to były bardzo fajne misje, czy nawet z tymi wysadzenie tego mostu. Także bardzo na plusie ten pakiet misji, serdecznie go polecam, ale najpierw lepiej przejdźcie sobie podstawkę, a później usiądźcie sobie do pakietu misji, tak będzie najlepiej. Także mam nadzieję, że tam seria wam się spodobała. Oczywiście po Call of Duty 1 pojawi się Call of Duty 2, ale na kolejną serię to już właśnie mam plany, także zobaczycie w najbliższych dniach, prawdopodobnie właśnie w tym tygodniu. Także pamiętajcie, aby zostawić tutaj łapkę w górę, komentarz, suba, no i dzwoneczek, także cieszę się, że udało się nam skończyć tą serię. No i co, widzimy się w następnych innych seriach, czy w odcinkach na moim kanale, także z tej strony był Odkrywca Radik i trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.